siwy nieznajomy, to wierusz Andrzej. Jerzy go poznał u doktora S po debacie o reinkarnacji i karmie, na której głos zabierali razem. Wierzy im ten człowiek, wzbudził sympatię. Wierusz zaproponował mu kolację. Miał swe mieszkanie na ulicy Parkowej. Była to willa parterowa z ogrodem. Miał tam pracownię z parą gotyckich okien i sporą kolekcję przeróżnych książek o wiedzy tajemnej, kosmosie, naukach ścisłych i przyrodzie. Wierusz, będąc Jaroszem, przyniósł trawę, chleb, mleko i owoce. Rozmowa zeszła na tor wspomnień o ludziach na moście spotykanych wielokrotnie. Andrzej stwierdził, że jaźń Jerzego weszła rok temu w orbitę jego duchowego życia, a więc połączyła ich siła wyższa chyba. Doświadczenie Wierusza może się przydać dla Jerzego, pustkę czującego od czasu dłuższego w godzinach samotnych rozmyślań, a więc przyjaźnia. Zwierciadło, a w nim widziadło, będące damą, na moście spotkano. Fantom jest larwą ze złą aurą. Uważaj, Jerzy, z tą relacją. Wierusz na fortepianie gra z nostalgią. Molowe akordy salon wypełniają. Wichura za oknem, w czas ten jesienny. Wtem starzec jakiś z ogrodu głębi podchodzi do okna, w którym zaskoczony Jerzy. Lecz chyba intruz się śpieszy. Wyciąga rękę w pożegnaniu niemym i znika w mroku ogrodu gestwin. Dalej trwa koncert melodii namiętnych. Zjawa kobiety z ram okiennych. Błogosławi Andrzeja i znika w przestrzeni. Wierusz na ziemi wyczerpany leży, gdy Jerzy cuci go przez dłoni magnetyzm swego gościa. Prosi tylko, żeby niesamowite zjawiska tej nocy zostały sekretem ich znajomości.